Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Ja się nazywam Witold Dąbrowski i wspólnie z moimi przyjaciółmi Joanną Zentar i Jarosławem Cymermanem będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem, myślę, że znakomity wieczór. Powodem, który sprowadził nas do tej gościnnej sali w Bramie Grodzkiej, są urodziny Józefa Czechowicza. Z całą pewnością najwybitniejszego lubelskiego, nie tylko lubelskiego poety, ale pewnie więcej o nim powie ekspert, czyli dyrektor Literackiego Muzeum imienia Józefa Czechowicza w Lublinie. To wydarzenie odbywa się już po raz 19. To są 116 urodziny Czechowicza. Gdyby żył, obchodziłby dzisiaj 116 urodziny. Wydarzenie, które organizujemy, tak jak powiedziałem, od 19 lat, ale które w tym roku jest bardzo szczególne ze względu na to, że nie organizujemy go samotnie jako ośrodek Brama Grodzka, a organizujemy to wydarzenie wspólnie z Muzeum Literackim imienia Józefa Czechowicza. Stąd też to wydarzenie będzie znacznie dłuższe niż te, do których przyzwyczailiśmy Państwa w czasie naszej 19-letniej tradycji. Podzieliliśmy to wydarzenie na dwie części. Pierwsza, którą nazywamy czytaniem Czechowicza, czytaniem poematu o mieście Lublinie. I druga część, która będzie koncertem laureatów 19 ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Józefa Czechowicza. Joanna, zapraszam Cię, żebyś opowiedziała coś o tym, o tej pierwszej części. Proszę Państwa, do pierwszej części czytania Czechowicza, jak Witek powiedział, po raz 19, zaprosiliśmy wyjątkowych gości, których za chwilę Państwu przedstawimy. Powiemy również, dlaczego są wyjątkowi. I to czytanie to jest, proszę Państwa, czytanie bardzo specyficzne. Przede wszystkim z tego względu, że oprócz osób, które widzicie tutaj za mną na scenie ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN, do tego czytania zapraszamy również Państwa. Czytaniu poematu o mieście Lublinie będzie Państwu pomagać prezentacja z fragmentami utworu, które prosimy, aby Państwo churalnie razem czytali. Bo to jest właśnie to nasze świętowanie urodzin Józefa Czechowicza. Pomysłodawcą tego wydarzenia był nieżyjący niestety profesor Władysław Panas, przyjaciel ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN, badacz twórczości Czechowicza i wielki miłośnik poematu o mieście Lublinie, który 19 lat temu w rozmowie z Tomkiem Pietrasiewiczem, dyrektorem ośrodka Brama Grodzka, Teatr NN, zaproponował, aby urodziny Czechowicza celebrować w specyficzny sposób, właśnie czytaniem poematu.
tutaj w ośrodku Brama Grodzka Teatr NEN, w tej sali, która jest tak naprawdę centrum tego miejsca. W czasie tych 19 lat wspólnego czytania przez to miejsce, przez ten dokładnie punkt, w którym teraz przed Państwem stoję, przed mikrofonem, przewinęło się ponad 200 osób, które czytały na nasze zaproszenie poemat. Niezliczona jest ilość tych, którzy na widowni razem z nami również poemat czytali i bardzo cieszymy się, że dzisiaj to grono jeszcze się powiększyło. Między innymi o laureatów konkursu recytatorskiego. Mówimy, że po raz 19, natomiast dzisiaj, proszę Państwa, też dla nas, dla ośrodka Brama Grodzka Teatr NEN, pewne premierowe wydarzenie. Mianowicie po raz pierwszy to, co dzieje się tutaj na scenie ośrodka Brama Grodzka Teatr NEN w urodziny Czechowicza, jest transmisją online. Także nie tylko ci, którzy dzisiaj tutaj w przestrzeni Bramy Grodzkiej są, będą mogli usłyszeć to nasze czytanie Czechowicza, ale też wszyscy, którzy w różnych miejscach w Polsce i nie tylko do tego wspólnego czytania będą chcieli się przyłączyć. Poproszę teraz jeszcze tutaj do nas, do mikrofonu, Jarosława Cymermana, kierownika Muzeum imienia Józefa Czechowicza, aby powiedział nam kilka słów o tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli o konkursie recytatorskim. W zasadzie konkursie laureatów, także 19. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego imienia Józefa Czechowicza. Ten konkurs w wymiarze ogólnopolskim jest równolatkiem urodzin Czechowicza, ale ma także starszego brata. Wojewódzki konkurs recytatorski, który jest organizowany od 37 lat już. Wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury pod Akacją, Muzeum Józefa Czechowicza stara się, aby młodzi ludzie sięgali po tę poezję, aby młodzi ludzie mierzyli się z trudną poetycką frazą Józefa Czechowicza. I jego założeniem jest, jakby ten konkurs ma kilka specyficznych elementów. Pierwszy to taki, że zawsze Czechowiczowi towarzyszy ktoś. W tym roku, ze względu na to, że będziemy w lipcu świętować 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej, Czechowicz, wiersze Czechowicza, czy uczestnicy konkursu recytatorskiego obok wiersza Józefa Czechowicza musieli także zaprezentować jeden z wybranych wierszy poetów doby staropolskiej. To jest też, wydaje mi się, bardzo się mieści w czechowiczowskim rozumieniu Lublina. Kiedy Czechowicz pisał o Lublinie, to pisał, że to jest miasto Acerna Klonowica. On gdzieś siebie umieszczał w tym całym tej sztafecie poetów, pisarzy, którzy się o Lublin otarli. Dzisiaj już nie mówimy, że jest Lublin miastem Klonowica, raczej mówimy, że jest miastem Czechowicza, ale przypominamy z okazji zawarcia Unii Lubelskiej, dzięki której Lublin stał się centrum Rzeczpospolitej Obojga Narodów i miejscem, gdzie właśnie ci najważniejsi poeci przybywali, przypomnieć także tamten język, tamtych poetów, tamte wiersze. Stąd usłyszą Państwo w czasie tego konkursu także poetów staropolskich. W czasie nie konkursu, tylko koncertu laureatów. On nie będzie tak długi, tutaj się proszę nie obawiać. I jest jeszcze jedna rzecz, która zawsze temu konkursowi towarzyszy. Otóż konkursowi recytatorskiemu towarzyszy także konkurs plastyczny. I właśnie także w tym samym czasie dosłownie przed godziną odbyło się zakończenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego. Prace nagrodzone w tym konkursie można oglądać po sąsiedzku w Młodzieżowym Domu Kultury pod Akacją. I też jest taka tradycja od początku, że dwie wybrane, nagrodzone prace zostają wręczone zwycięzcom konkursu recytatorskiego, żeby poezja i plastyka spotkały się ze sobą także w tym wymiarze. Bardzo się cieszę, że możemy w tym roku zrobić urodziny Czechowiczowi wspólnie, że nie musimy biegać już pomiędzy instytucjami w tej gościnnej sali czarnej, wspólnie świętować Czechowicza w tych różnych wymiarach i pamiętać o tym, że za Czechowiczem stoi Lublin. Przez Czechowicza my oglądamy Lublin taki,
chyba jak i w najlepszej możliwej formie. Dziękuję. Ja mam taką prośbę. Właśnie o to chciałem Państwa prosić. Tam jeszcze stoją ludzie w przejściu i byłoby fajnie, jakby udało nam się to wspólne czytanie w miarę komfortowych warunkach przeprowadzić. Tym bardziej, że chcemy, aby to wspólne czytanie zaproszonych przez nas gości, wszystkich Państwa, to oficjalne czytanie, żeby było takim mini spektaklem, czyli żadnych już takich didaskaliów nie będziemy Państwu proponować, tylko cały poemat o mieście Lublinie spróbujemy od początku do końca tutaj na urodziny Czechowiczowi i sobie też wykonać. Drodzy Państwo, tak jak Joanna powiedziała, tutaj ponad 200 osób czytało Czechowicza, czytało indywidualnie. Niestety wielu z tych naszych bohaterów urodzin czechowiczowskich już nie żyje, ale zawsze byli to dla nas wyjątkowi Lublinianie i o tej wyjątkowości zaproszonych w tym roku gości chcielibyśmy Państwu na początku powiedzieć. Pozwólcie, że przedstawimy bohaterów tego dzisiejszego wieczoru. Zanim przedstawimy, to ja proszę Państwa jeszcze dodam jedno zdanie, ponieważ nasi dzisiejsi zaproszeni goście są to osoby, które są związane w bardzo różnorodny sposób z naszym ubiegłorocznym projektem, czyli wydawaniem czasopisma Para. Tych Państwa, którzy nie znają tej gazety, mam nadzieję, że jest ich na sali niewielu, bo staraliśmy się, aby o naszej parze słychać było jak najwięcej w Lublinie. Chciałam powiedzieć, że był to dwutygodnik, który ośrodek w ramach Grodzka Teatra NEN wydawał z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Numery Pary cieszyły się wielkim zainteresowaniem Lublinian. Znajdowały się w wielu miejscach w mieście, w szkołach, na uniwersytetach, w bibliotekach. Staraliśmy się w tej gazecie opowiadać o ważnych ludziach i wydarzeniach, którzy w ciągu tego stulecia wpisywali się w historię i kulturę Lublina. Jednym z patronów tego projektu był Józef Czechowicz. Dzisiaj wracamy w pewnym sensie do tej naszej gazety. Możecie zresztą Państwo przy wyjściu pobrać egzemplarze archiwalne już dzisiaj Pary, aby zapoznać się też z tymi treściami, które staraliśmy się za pomocą tej gazety propagować. A do dzisiejszego czytania zaprosiliśmy osoby, które z Parą w różnorodny sposób były związane. Pisały teksty do gazety, były jej wiernymi czytelnikami, ale też osoby, dzięki którym Para trafiała do czytelników. Osoby często niewidoczne dla nas, ale to właśnie dzięki nim Para do czytelników trafiała. Przedstawimy teraz z Witkiem Państwu tych, którzy dzisiaj poetyckie fragmenty poematu o mieście Lublinie będą czytać. Pani Janina Pojmaj. Pani Janina jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, uczyła tego przedmiotu w Szkole Podstawowej nr 29 na LSM-ie w Lublinie. Jest przedstawicielką właśnie tych naszych najwierniejszych czytelników, a między innymi z tymi czytelnikami mieliśmy okazję spotykać się w klubie literackim u Hieronima, który działa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego, gdzie między innymi właśnie ci wierni czytelnicy Pary, ale nie tylko, dyskutują o literaturze. Bardzo dziękuję za to, że pani Janina zechciała dzisiaj tych czytelników reprezentować. Pan Mirosław Gajewski. Pan Mirosław Gajewski jest pasjonatem historii, ale w sposób szczególny pasjonuje się historią lotnictwa. Na łamach czasopisma Para przybliżał nam sylwetkę Zygmunta Puławskiego, wybitnego lotnika, konstruktora związanego z Lublinem.
Między innymi też z tego względu, że pan Mirosław jest autorem książki Lubelski Klub Lotniczy, Aeroklub Lubelski w okresie II Rzeczpospolitej. Jest zresztą również członkiem Aeroklubu Lubelskiego od 1987 roku, gdzie kieruje sekcją historyczną. Pani Zofia Jakubczak. Pani Zofia Jakubczak jest bibliotekarką, archiwistką i osobą, która zajmuje się bardzo, myślę, interesującą i teraz chyba coraz częściej popularyzowaną dziedziną, jaką są rowery, a tak naprawdę i ściślej coś, czym zajmują się retrocykliści. Jest członkinią i współtworzyła Lubelskie Towarzystwo Retrocyklistów. Jest również jedną z osób, które oprowadzają po Lublinie i mają certyfikat przewodnika inspiracji, a na co dzień możecie Państwo Panią Zofię spotkać w Archiwum Państwowym w Lublinie, gdzie pracuje w pracowni naukowej. Ania Malinowska i Aleks Skóra. To są również przedstawiciele autorów tekstów, które pojawiały się w parze. Ania i Aleks są uczniami III Liceum Ogólnokształcącego imienia Unii Lubelskiej w Lublinie, która to szkoła współpracowała z nami przy okazji gazety Para, ponieważ redaktorzy czasopisma, które wydawane jest w III Liceum Ogólnokształcącym, które nosi tytuł Sensor, przygotowywali dla nas artykuły, które w parze się ukazały, a oprócz tego byli uczestnikami warsztatów dziennikarskich, które prowadzili redaktorzy gazety Para. Małgorzata Michalska na Koniecznym. Historyk sztuki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie wykładowca Politechniki Lubelskiej i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, której między innymi zajmuje się nowym kierunkiem, jaki tam powstał, mianowicie projektowaniem wnętrz. Małgorzata zajmuje się tematami związanymi z historią Lublina, historią, kulturą Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem mody, której elementy kolekcjonuje. Natomiast, proszę Państwa, dla naszego czasopisma, dla Pary, przygotowywała bardzo poczytne artykuły związane między innymi właśnie z życiem codziennym Lublina dwudziestolecia międzywojennego, ale również architekturą modernistyczną. Paweł Jusyn. Fotograf, członek grupy fotografów lubelskich. Między innymi zajmował się kiedyś projektem Laboratorium Fotografii Otworkowej, także też różnego rodzaju eksperymenty. Współpracownik Fundacji Piąte Medium, na co dzień zajmuje się fotografowaniem, przygotowuje fotoreportaże fotograficzne, między innymi z wydarzeń kulturalnych. I Paweł był właśnie jedną z tych osób, dzięki którym, proszę Państwa, Para trafiała do swoich czytelników, za co chciałabym mu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. Zapewne Państwo przyglądacie się tym pięknym tomikom, które trzymamy w dłoniach, i Joanna, i ja, i zaproszeni przez nas goście. Otóż tradycją naszych urodzin jest wydawanie w bardzo ograniczonym nakładzie, w nakładzie takim zgodnym z urodzinami Czechowicza, wydawanie tomiku poematu o mieście Lublinie. Ponieważ mamy 116 dzisiaj urodziny Józka, to tych tomików zostało wydanych właśnie 116, ręcznie numerowane, wydawane przez nasz dom słów, mówię nasz, ośrodkowy. I drodzy Państwo, te tomiki będą na Was czekać, kiedy będziecie wychodzić już po zakończeniu dzisiejszego wieczoru, przy wyjściu, ale nie tylko te tomiki, a także będzie specjalna antologia.
antologii powiem później, natomiast proszę Państwa, oprócz tomików będą również okolicznościowe ekslibrisy. To jest też tradycja urodzin Czechowicza, że oprócz tych tomów z tekstem poematu przygotowujemy również dla uczestników urodzin specjalny druk. Podobnie jak tomy poematu od początku do końca, są to publikacje przygotowywane ręcznie przez naszych kolegów z Domu Słów Izby Drukarstwa. W tym roku tomik i ekslibris przygotowali dla Państwa Alicja Magiera i Robert Sawa. Co roku te tomy są inne, między innymi właśnie dzięki temu, że przechodzą tak naprawdę przez bardzo czułe i wnikliwe ręce naszych kolegów. A teraz już czas na wspólne czytanie. Po to się tutaj spotkaliśmy, żeby ten prezent Czechowiczowi na urodziny zrobić. Drodzy Państwo, tak jak Joanna powiedziała, jeszcze powtórzę, czytamy wspólnie, czyli fragmenty poetyckiej prozy, czytamy publiczność i my wspólnie z Joanną, natomiast wiersze z tomiku Poemat o mieście Lublinie czytają indywidualnie zaproszeni przed nas goście. A zatem poprosimy o pierwszy wiersz. Do mnie przypadł w dziale ten zaszczyt. Proszę Państwa, patrzę na ten tomik, który otrzymałam. Ma numer 4. A mam sprzed 8 laty, to nosił numer 58, więc cieszę się, że dziś mam 4. Na wieży turkotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił. Mur fal i chmur popękał w złote okienka, gwiazdy, lampy. Lublin nad łąką przysiadł, sam był i cisza. Dokoła pagórków koła dymiąca czarnoziemu połać, mgły nad sadami czarnymi, znad łąki mgły. Zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły. We mgle nie słychać kroków, które zbliżają wędrowca ku miastu rodzinnemu. Ścieżyny polne pęcznieją, naśmiewają drogi, a te znów rozlewają się szeroko wśród falistych pól. Szosa się toczy, zrywający się wiatr szumi w głosach. Północ niedaleko, a jeszcze ktoś wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać, jeszcze wiejsko tu, jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur, mgła rzednie, wędrowcze. Oto już kręte uliczki starego przedmieścia Gdynia. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je Winiapa. Idąc dziś między cieniami ruder i zatartych w ziemię domost, myślisz wędrowcze o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli. Ciemniej pagóry, zagaje, podłęża, nie sypią się wiankami na oczy. Ciemniej, z dnieb czeluści otwartej na ścieżaj, biegną ciche niedźwiedzie nocy. Nad ulicami rzędem czarne, kosmate, będą się tarzać po domach, do chwili, gdy księżyc wybuchnie zza chmur jak krater, świat ku światłu przechyli. Blachy dachów dudnią bębnem, w dół, w górę, nierówno się kładzie perłowy lampas, w prostopadłej gromadzie przedmieścia lampy. Przeciw niedźwiedziom to mało, gną się, kucają domki, zajazdy, bożnice, pod mroku cichego łapą. Ach,
trzasnęłyby niskie pułapy, ale już zajaśniało. Pejzaż wieniawa z księżycem. Wędrowcze, masz towarzysza. Księżyc w pełni, srebrny, daleki, ujdzie odtąd za twoimi krokami. Powiedzie się do miasta umarłych, gdzie twoi bliscy leżą pod głazami i garnią. Osrebrzy ci stare kamienice w rynku, widma ukaże w kościele na zamku. Wreszcie znowu cię w pola wywiedzie, przez ulicę szeroką, przez Kalinowszczyznę i Czwartek. To jest księżyc, co towarzysz. Niech sobie poeci mówią, karacza, gołąb srebrny, korab nadziemski. Dla siebie to jest po prostu księżyc. Może nawet księżyc twardowski, może ze świętym Jerzym, bo przecież świecił taki sam nad ulicą, gdy matka opowiadała ośmioletniemu, święty Jerzy tam ze smokiem walczy. Bo przecież to tu było, w tym mieście, do którego wracasz jak syn marnotrawny. Wiatr znowu wiatr się porywa. Obaj, on i księżyc, ku cmentarzowi idą, do ojców. A wiatr głosy jakieś przynosi od wieży z miasta. Zegary, twarze nocy, niewesołe. Hasło podają północ, północ. Dołem place konopne lniane, ulice długie mroku czółna, lap łańcuchami spętane. U krańca Lublina czworokąt czarny, szumem poemat wiatrów skanduje. Klony, brzeziny, kasztany, tuje, obsiadły wyspę umarły. Aleje głuche mam rodzą nocą, jak rynny, blask blady gwiazdy samotnej opiera się o cień, o bluszcz, żałobny barwinek, paprocie, krzyże z marmuru. Anioły brązowe srogo stanęły na piersiach trumien. Pieje kogut. Napisy z bramy cmentarza, w pamięci zakarbuj, zatnij. Oto teraz w prochu zasnę. Z prochu wstanę w dzień ostatni. Napojony smutkiem, zamyślony i o świecie niewiedzący, idzie wędrowiec miastem, a ono głuche. W głównej ulicy, tu i ówdzie rozmowa spóźnionych przechodniów, tu i ówdzie brama zamykana trzaśnie. Kroki jego spadają na kamienny bruk, mechaniczne, nieważne, a przecież idzie wśród dobrze mu znanych murów. Blasku latarni, wzrąca dumanego, mógłby odczytywać napisy na sklepach. W tym narożnym kupiono mu trąbkę dziecinną, gdy był maleńki. Przy tamtym żegnał się z matką i siostrą, wyruszając na front. A oto i dom, w którym przeżył chwile najłagodniejsze. Na drugim piętrze okno jest otwarte. Ktoś na pianinie gra. A teraz ciemność, to nie księżyc skrył się w obłokach, to ogarną cię wędrowcze, rok bramy krakowskiej. Zbudź się, zbudź, patrz dookoła, za chwilę wejdziesz na rynek. Kamienie, kamienice, ściany ciemne, pochyłe. Księżyc po stromym dachu toczy się, jest nisko. Zaczekaj! Zaczekajmy chwilę. Jak perła upadnie w rynku miskę. Miska zabrzęknie. W płowej nocy, po kątach niż głębokich, po bram futrynach i okien, załamany, bez mocy, cień fiołkowy uklęknie. Gwiazdy żółte, które lipcowy żar ścią, lecą, kurzawą, lecą. Firmament w złote smugi marszczą. Za trybunałem, na ślepych szybach świecą, cichym wystrzałem. Noc letnia czeka cierpliwie, czy księżyc spłynie, zabrzęknie, czy zejdzie ulicą Grodzką w dół.
On się srebrliwie rozpływa w rosie porannej, w zapachu ziół. Jak pięknie. No, do ranka jeszcze daleko, choć w lipcu świty są tak wczesne. Możesz jeszcze długo tu stać i chłonąć nocne uroki. Rynek, tu dom Acerna, tu kamienica Sobieskich, a od kina narożnik ze lwami z kamienia. Tu chodziłeś do szkoły. Pamiętasz, bo jak żeby nie pamiętać. Toż to tu właśnie, a nie gdzie indziej przeżyłeś pierwszą chwilę poezji, wieczorem słuchając starego miasta. Zanim wspomnienie wiersz, same pojęcia, wspomnienie i poezja są sobie bardzo bliskie. Oto wiersz. Niebo odmienia się, choć wieczór nie ścichł. Wiatr jeszcze szepce, nim uśnie. Nad fioletem szeleści. Wiatr już nie wiatr, uśmiech. Z ulicy Dominikańskiej śpiew chóru. Dziewczęta chwalą Marię. Z archidiakońskiej do wtóru samotnych skrzypiec arie. Domów muzyczne milczenie złączone stęczy łukiem. Na czoło kościoła promieniem opada jak pukiel. A teraz ktoś ciszę napiął, bije w nią pięścią ze spiżu. Dzwon wieczorny, mocą metalu kapiąc, zaczyna grać pod kościelnym krzyżem. Raz, dwa i trzy. Wędrowcze! Nic tylko księżyc i domy, wiatr i kościoły, gwiazdy i doły ulic. Idziesz, idziesz, jeszcze jedną mijasz bramę, wniesz się w górę za łukami od zamcza, stajesz przed niskim łukiem. Łuk jest w kratach, a nad nim błyszczą litwowskie rózgi i topory. Minąłeś kraty, dziedzińce zamkowe, przeszedłeś u stóp baszty księcia Daniela. Jesteś w zamkowej kaplicy. Klęknij. Skarbiec stoi serce Lublina, miasta Jagiellońskiego. Z kościoła oknie na płask błysną wodą stojącą księżyca las. W ciemnym wnętrze smuga białego szkliwa. Nie wiadomo, jak taka barwa się nazywa. Chodzi, chodzi w ciemnościach, ruchomy światła korytarz. Jakby noc palcem srebrnym wodziła niebieska, po gotyckich łuków smukłości, po freskę. Dziecko tak palcem wodzi po książce, gdy czyta. Tu skały malowane są tronem dziewicy, gdzie indziej zaś podwójny Chrystus ciemnolicy wydała kielichy podmierza wino. Święci z pustelni, Maryjo surowa, kwiaty kapiące z wnęka o drzwi niż, archaniele pancerzem jasnym, o czym promieniu śnisz. Jak i apokalipsy śnią się smoką, orłom, żadna trąba nie woła. Księżyc palce swe cofa w nogu kościoła, za szybą mikoceolinią. Były czary i dziwy, minęły, zrobiło się codziennie, powszednio. Tylko ten księżyc, chyba czas już na ciebie. Trzeba zejść ulicą zamkową w mrok zaułków, potem wynurzyć się z ciemności na ulicy szerokiej, która naprawdę jest szeroka. A stąd przez uśpione przedmieście nogi same poniosą cię w nocy wędrowcze w daleki świat. Porzuć mury dobrze ci znane z czasów, gdyś biegał tu za drewnianym kółeczkiem, z czasów, gdy zachwyconymi oczyma patrzyłeś na tłumne procesje Bożego Ciała, gdy każda noc wigilijna była bardziej srebrna niż w barkach. A teraz ludzi tamtych już nie ma, ni czasu tam
się zawsze i noc jest pilana ze srebra do światy. Opuśćże to miasto z pogodą w sercu, tak jak je witałeś. Chorągiewka na dachu śpiewa, bladej gwiazdy wypełza pali. Latarnie w czarnych drzewach kołyszących się kugają. Ciepła woń płynie z piekarni, a cisza z zamkniętych bram. Gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał, byłbyś jak nigdy sam. Sam, może jeszcze z rzeczułką, której nie słychać. Choć w taką jasną noc z lazuru i ona, niebios kochanka, od zmierzchu aż do ranka, na pewno wzdycha wśród murów. Dobranoc, miasto stare, dobranoc. Drogi białe wychodzą stąd na północ. Zrężają się w ścieżyny. Ścieżyny rozlewają się w drobne stróżki steczek. Wędrowiec jest już tylko ciemnym punkcikiem na jednej z nich. Zniknął za wzgórzem. Dobranoc, miasto, dobranoc. Gratuluję, drodzy Państwo, znakomicie bez próby to zrobiliście. Gratuluję i dziękuję. Chciałbym jeszcze wyjaśnić ten głos, który się pojawił tutaj. Oczywiście to głos profesora Panasa, o którym już Joanna mówiła, który był wspólnie z Tomaszem Piotrasiewiczem pomysłodawcą tego naszego dzisiejszego wydarzenia. My wypełniamy ten testament, spotykając się już po raz 19. A teraz? A jeszcze dodam, że ten fragment, który profesor przeczytał dla nas dzisiaj, to był jego ulubiony fragment, stąd od momentu, kiedy profesor już z nami tego poematu o mieście Lublinie nie mógł czytać, przypominamy go i jego ulubiony fragment. A teraz, drodzy Państwo, kolejna bardzo tradycyjna część tego naszego świętowania urodzin. Naszych gości poprosiliśmy nie tylko o to, żeby przeczytali fragment poematu o mieście Lublinie, ale także, żeby króciutko podzielili się z nami takim swoim ukochanym Lublinem. Tutaj zapraszamy Państwa po kolei, tak jak czytaliście, abyście Państwo kilka takich refleksji dotyczących Waszego Lublina nam przekazali. My te wszystkie refleksje nagrywamy i mam nadzieję, że kiedyś powstanie z tego albo publikacja, albo przynajmniej jakiś materiał wideo, żebyśmy wszyscy z tymi naszymi bohaterami tych 19 lat urodzin Czechowicza, żebyśmy mogli się zapoznać. Zapraszam, panie. Proszę Państwa, ja nie jestem rodowitą lublinianką. Z Lublinem jestem związana od 63 lat. Ze sprawą mojego męża oczywiście, ze którego wyszłam za mąż i tu zamieszkałam. Byłam już nauczycielką, pracowałam pierwszy rok. Otrzymałam pracę w szkole numer 24 w Lublinie. Wówczas ta ulica nazywała się ulicą Dmitrowa. Uczyłam w tej szkole 5 lat. Następnie otrzymałam pracę w nowo wybudowanej szkole na LSM-ie, bo tam też w 1961 roku otrzymaliśmy mieszkanie w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Było to pierwsze osiedle nazwane osiedlem imienia Adama Mickiewicza. Zamieszkałam przy ulicy Grażyny 18 i tam 2 lata. Przepraszam, tam egzystowaliśmy 10 lat, a w miarę jak dzieci rosły, urodziło się w międzyczasie drugie dziecko, syn. Obaj synowie urodzili się w Lublinie. Pierwszy był chrzczony w kościele świętego Piotra i Pawła przy ulicy Bernardyńskiej, a młodszy już na Poczekajce. Lublin tamtego czasu był oczywiście zupełnie inny niż teraz. Spacery moje z dziećmi to był Plac Litewski,
i ten słynny baobab i miejsce do zabaw dla dzieci. A cztery pierwsze lata mieszkałam przy ulicy Peowiaków, zwanej wówczas ulicą Wincentego Pstrowskiego. W takim malutkim domku, gdyż mąż pracował w Wojskowym Rejonowym Urzędzie Kwaterunkowym i tam też to mieszkanie dostaliśmy. Codziennie przychodziłam obok obecnie Centrum Kultury, a wówczas to był budynek od frontu, miał mieszkania dla pracowników tegoż wojskowego rejonu kwaterunkowego urzędu i nie tylko. Natomiast od strony wówczas ulicy Hempla było prosektorium Akademii Medycznej. Był też sklep mięsny, gdzie oczywiście wówczas stało się bardzo, bardzo długich kolejkach, żeby coś można było kupić. Oczywiście przy tej ulicy znajdowało się też kino Apollo, ale ja z moim starszym synkiem raczej jeszcze chodziłam na poranki dla dzieci w kinie staromiejskim i chyba ze dwa razy byłam jeszcze w kinie Robotnik przy ulicy obecnie Zamojskiej, a wówczas to była ulica Buczka. No, nasze osiedle to było rozbudowujące się, ponieważ szkoła moja została w Śródmieściu, to musiałam do niej dojeżdżać. Był to autobus numer 5, a później numer 9. A że kierownikiem szkoły był taki starszy, przedwojenny jeszcze nauczyciel, pan Franciszek Bajster, a rada pedagogiczna była straszliwie rozgadana, to nieraz te zebrania przyciągały się do godziny pierwszej w nocy. Wyobrażacie sobie państwo moje powroty na LSM już w 60, bo jeszcze rok szkolny 60-61 pracowałam w szkole 24. Dopiero od roku szkolnego 61-62 pracowałam w szkole numer 29, tak jak zaznaczyła pani Joanna Zenta. I w tej szkole upłynęła cała moja praca pedagogiczna, cała moja młodość, aż do emerytury, na której właśnie jestem. Czasu nie marnotrawię, tylko staram się jeszcze być aktywna, czego właśnie dzisiaj byliście państwo świadkami. To tyle. Dziękuję. Proszę państwa, ja też nie pochodzę z Lublina. Jestem poddanym Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Pochodzę z Płocka. Kiedyś wybrałem się na rejs po Dnieprze. Statek nazywał się Lenin. Płynąłem z Kijowa do Odessy i tam poznałem dziewczynę z Kocka. Żeśmy się pobrali i tak znalazłem się w Lublinie. Mamy trójkę dzieci. Ale nie będę mówił całego swojego życiorysu, tylko wspomnę taki epizod, bo to miało być o Lublinie. Lublin to również ludzie, a przede wszystkim ludzie, których tutaj można spotkać. Niektórzy z bogatszą biografią, inni może z mniej ciekawą. Przed laty jechałem samochodem, wioząc gości do prezydenta Lublina. Wówczas prezydentem był pan Paweł Bryłowski. No i tutaj na Podzamczu przekroczyliśmy prędkość. No, zatrzymała nas policja. No, oczywiście mandat, ale zacząłem prosić policjantów, panowie, no darujcie, wiozę na wizytę oficjalną do prezydenta Lublina, dowódcę dywizjonu 303. Istotnie jechał ze mną pan pułkownik Kołaczkowski, który pochodził spod Lublina, natomiast w Lublinie nauczył się latać, tu w lubelskim klubie lotniczym przed wojną, a później został dowódcą dywizjonu 303. Wtedy, kiedy było trzeba, był nagrodzony Virtuti Militari, który mu przypinał do piersi sam Sikorski. Ale wracając do tego prawie mandatu, panowie powiedzieli, to ten
starszy pan, który tam siedzi z tyłu, powiedziałem tak, to proszę za nami jechać i zrobili nam taką eskortę bezpośrednio do prezydenta Lublina. Nie wiem, czy państwo wiecie, że bo w ubiegłym roku były dwa filmy o dywizjonie 303. Mnie się podobały, muszę powiedzieć, obydwa, może dlatego, że kilku z tych bohaterów znałem osobiście. O kilku napisałem różne prace, mniejsze, większe teksty w Gazecie Wyborczej, czy też w Skrzydlatej Polsce. Pewnie część z państwa wie, że przy ulicy Ogrodowej mieszkał ostatni dowódca dywizjonu 303, który zdejmował godło z Mustanga. Po wojnie jako jeden z niewielu przypłynął statkiem, tym samym statkiem, którym przypłynął również najsłynniejszy polski lotnik Stanisław Skalski. I on tutaj przybył do Lublina i został instruktorem w Aeroklubie Lubelskim. Niestety krótko, bo zaczęła się haniebna stalinowska weryfikacja i w latach 47, 51, 52 odsunięto wszystkich, którzy byli związani w jakiś sposób z przedwojennym lotnictwem. Natomiast w 56 roku jest taki piękny artykuł już w Nowej Skrzydlatej Polsce, kiedy było ich znów potrzeba, pod tytułem Orły wróciły do gniazda. Dziękuję bardzo. Ja też nie jestem rodowitą lublinianką, moja przygoda z Lublinem zaczęła się właściwie od czasów studiów parę lat temu. I tak już zostało, że Lublin cały czas nazywam moim domem. Jeżdżę do różnych miejsc w Polsce, może nawet na świecie, ale cały czas wraca się tutaj do Lublina i cały czas jest ta myśl, że to jest mój dom. Było trochę historii, było trochę anegdot. Ja bym jednak chciała troszeczkę tej poezji zachować. Kiedy dostaliśmy przydział od pani Joanny fragmentów wiersza, oczywiście nie wybieraliśmy ich sobie, tylko dostaliśmy przydział. Mnie się tak szczęśliwie trafiło, że dostałam ten swój ulubiony o Wyspie Umarłych, czyli o cmentarzu Mańkowej. I chciałam państwu powiedzieć, że kiedyś podczas próby, znaczy podczas spaceru z Czechowiczem, kiedy próbuje się wędrować po tych miejscach, takiego Lublina, jakim on go widział wówczas, kiedy pisał poemat, właściwie już nie ma. Ale są dwa miejsca w mieście Lublinie, które do dziś tchną tą poezją i warto się tam udać późnym wieczorem albo wczesnym świtem, kiedy jeszcze Lublin właściwie śpi. I wsłuchać się w nasze miasto i z pewnością poczujecie państwo to samo, co ja. Jest to oczywiście ulica Archidiakońska i jest to cmentarz przy ulicy Lipowej, gdzie właściwie większość trudnych życiowych decyzji podjęłam, wsłuchując się w ciszę cmentarza i korzystając z mądrości ludzi, którzy tam spoczywają. Także zachęcam do spaceru z Czechowiczem. Nie mogę opowiedzieć takich wspaniałych historii, anegdot, ale... Bo jesteśmy młodzi. Tak, już, no nie ukrywamy, jesteśmy licealistami. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że ja też nie jestem z Lublina, ale jestem z okolic i jestem tu codziennie, bo tutaj się uczę. I mój ulubiony Lublin. Mój ulubiony Lublin myślę, że jest wiosną i zimą. Wiosną, mimo że walczy z alergią, być może trochę to słychać, za co przepraszam, ale uwielbiam Lublin wiosną, ponieważ jest wtedy dużo wycieczek i wtedy właśnie widzę, że Lublin jest dynamiczny i w Lublinie nigdy się nie nudzę, mimo że właśnie, tak jak mówiłam, jestem tu codziennie. Mimo wszystko zawsze jest troszkę inaczej i dlatego bardzo kocham Lublin. Kocham Lublin też dlatego, że Lublin pozwala mi się rozwijać. Dzięki temu możemy grać w teatrze, śpiewać, czytać z takimi wspaniałymi ludźmi poezję, brać udział w takim przedsięwzięciu jak współtworzenie pary. Także bardzo za to dziękujemy i cieszymy się, że Lublin pozwala nam się tak rozwijać w młodym wieku. Ja chciałem jeszcze dodać, że z kolei jestem z Lublina. I jestem tu od pokoleń. Moja rodzina. Krąży bardzo wiele historii o tym mieście.
mogę przytoczyć jedną. W moim domu opowiada się, że mój dziadek, Leon Skóra, dwukrotnie uniknął śmierci za pomoc rolnikom ze wsi pod Lublinem. I różne naprawdę ciekawe historie spotykały. Teraz nie będę ich może przytaczał, bo tak to by się pewnie troszkę dłużyły. Ale a propos tego zagadnienia, co kocham w Lublinie, to jest oczywiście możliwość rozwijania się kulturalnie. I moim najukochańszym miejscem jest Dom Kultury pod Akacją w Lublinie, ponieważ mogę tam robić tak naprawdę... Mogę tam robić wszystko to, co mi w duszy gra, a gdzie indziej nie mam okazji się wykazać w tych dziedzinach, jak na przykład teatr, czy śpiew, czy chociażby gra na gitarze i nauka języka niemieckiego. Nie zacznie się, bo tutaj przedmówca spalił to, że chciałam powiedzieć, że ja jestem rodowitą lublinianką stąd, z obu stron jeszcze mogę dodać, a i ze strony taty, i ze strony mamy. Natomiast rzeczywiście Lublin jest takim miastem uzależniającym. Moja fascynacja miastem, jego historią i architekturą właściwie została wyssana z mlekiem tej obecnej tutaj matki mojej. Ponieważ moja mama pracowała przez długie lata na Starym Mieście w pracowniach konserwacji zabytków, gdzie jako dziecko spędzałam gro czasu i właściwie jeszcze do późnych lat moich licealnych tam zawsze do mamy do pracy chodziłam, więc tutaj te bruki wycierałam i rzeczywiście kamień prawie każdy znałam. Oczywiście dom był przepełniony książkami o Lublinie i tymi, które mama napisała, i dokumentacjami naukowymi, także no, nie było wyjścia, po prostu musiałam się tym zająć. Natomiast teraz odkrywam Lublin trochę z innej strony. Oczywiście moi studenci tutaj obecni na sali wiedzą, że też ich trochę zarażam tą fascynacją miastem i tym krajobrazem kulturowym, który tutaj jest tak świetnie zachowany. I my mamy rzeczywiście tej substancji zabytkowej, czyli oryginalnej substancji miejskiej, bardzo dużo. Natomiast jest ona bardzo atrakcyjna i ja łapię się już kolejny rok na tym, że właściwie w wakacje z Lublina nie chcę wyjeżdżać. Bo okazuje się, że nie w Toskanii i wcale nie w Hiszpanii, tylko w Lublinie jest najciekawiej, najpiękniej, najsłoneczniej. I tutaj się chce spędzać ten czas, między innymi na tych fantastycznych festiwalach miejskich. Także myślę, że dla Lublina zaczyna się dopiero piękny czas i mam nadzieję, że będziemy w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Powiem wam, że tak naprawdę nie wiem, co sądzić o Lublinie. Jestem z nim związany z gimnazjum. Uczyłem się tutaj, mieszkałem już od Lublinu, dojeżdżałem. W tym momencie Lublin wkurza mnie za każdym razem, gdy stoję w korku na Szerdowicza z Tomatów pod domu. Jestem z Tomatów 10 minut, gdzie podobno też od półtorej. Ale też musicie wiedzieć, że kocham Lublin za każdym razem, gdy wracam z emigracji, gdy wracam z wyjazdów kilkumiesięcznych za granicę do pracy. Wtedy czuję, że Lublin jest moim domem. W tym momencie tak sobie myślę i myślę, że cenię najbardziej Lublin za ludzi, z których miałem okazję tutaj poznać i z którymi mam okazję tutaj współpracować. Dziękuję. To tyle osobistych refleksji. Powoli kończymy tę pierwszą część. Za moment oddamy głos Jarkowi Cymermanowi i laureatom konkursu imienia Józefa Czechowicza, konkursu recytatorskiego. Państwo pozostańcie z nami. Są dwa powody przynajmniej, żeby zostać. Posłuchać poezji w bardzo dobrym wykonaniu, to po pierwsze. A po drugie, przypominam, dla tych, którzy zostaną do końca, mamy urodzinowe prezenty. Co prawda to nie od Józefa Czechowicza, a od Bramy Grodzkiej, od Domu Słów, ale rzeczywiście bardzo piękne prezenty. Przypomnę jeszcze raz, to ten tomik
ręcznie numerowany. Pani Janina ma numer 4. To na pewno coś znaczy. Państwo zobaczycie, jakie Wam numery przypadną. O jakich numerach zdecyduje los. I drugie wydawnictwo. Proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę, że być może nie dla wszystkich wystarczy tomów poemantu o mieście Lublinie, ale abyście Państwo z tych urodzin nie wychodzili z pustymi rękami, to mamy jeszcze inne prezenty. To egzemplarze archiwalne czasopisma Para, także jest jeszcze okazja do tego, aby uzupełnić swoje archiwa, zapoznać się z tym czasopismem przez tych, którzy jeszcze tej gazety nie znają. Ale również, proszę Państwa, mamy dla Państwa publikację, która jest bardzo ściśle związana z gazetą Para. Jest to antologia zatytułowana Słowa są wolne, a w podtytule 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości. W tej antologii aż 4 wiersze Józefa Czechowicza. Antologia, proszę Państwa, powstała z rubryki, która była stałą rubryką gazety Para, również pod tytułem Słowa są wolne, którą redagował profesor Paweł Truchniak. I jest to prezentacja najważniejszych poetów, najważniejszych wierszy właśnie związanych z tym pokoleniem niepodległości. 44 niezwykłe wiersze, publikacja, która została wydana zaledwie w 300 egzemplarzach, zaprojektowana graficznie przez Małgorzatę Rybicką, również związaną z Domem Słów, Izbą Drukarstwa. Małgosia zresztą jest również autorką winiety naszej gazety Para. I ostatnim elementem tej pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania jest, proszę Państwa, zaproszenie na kolejną już edycję Festiwalu Miasto Poezji. Miasto Poezji to festiwal majowy, który jest świętem poezji w Lublinie. Jej patronem tego święta jest oczywiście Józef Czechowicz, który dzisiaj już w różnych sytuacjach się pojawił. Chciałabym, proszę Państwa, abyśmy teraz na moment wsłuchali się w ideę tegorocznego Miasta Poezji, którą dla Państwa wypowie z animacji wspomniany już wcześniej profesor Paweł Truchniak, który jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Zostanie również w czasie tej prezentacji zaprezentowane, przepraszam, wzruszenie odbiera mi głos, hasło tegorocznego festiwalu. Józef Czechowicz, swój najważniejszy utwór poświęcony rodzinnemu miastu, poemat o mieście Lublinie, powierzył falom eteru. Poemat pomyślany był jako słuchowisko radiowe i za życia poety nie ukazał się drukiem, ale miał swoją emisję w lubelskim radiu 9 lipca 1937 roku. Do tego gestu Czechowicza chcemy nawiązać w mieście poezji 2019. Chcemy zbudować w Lublinie swoistą przestrzeń rezonansu dla słów znaczących i ważnych, niosących sens, dających nadzieję. A tym samym dla słów poezji, które wiszą w powietrzu, ale by je usłyszeć, trzeba choć na chwilę przystanąć i wsłuchać się w to, co na co dzień nam umyka. Maja, 26 maja tego roku, Poezja w powietrzu, wiersze w eterze. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie, ale chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że poemat o mieście Lublinie i wydarzenia, jakie są z tym utworem związane, to nie tylko urodziny, które dzisiaj wspólnie obchodzimy, to nie tylko Festiwal Miasto Poezji, któremu poeta patronuje, ale też, proszę Państwa, spacer trasą poematu o mieście Lublinie, który już również od kilkunastu lat organizujemy. W
pierwszą lipcową pełnię księżyca, bo to wtedy, jak Państwo czytaliście w tym poemacie dzisiaj wspólnie razem z nami, rozgrywa się ten wyjątkowy utwór. I już z tego miejsca zapraszam Państwa nie tylko na Miasto Poezji, ale również na spacer trasą poematu, który w tym roku odbędzie się 16 lipca. Kończymy nasze spotkanie w internecie. Żegnamy się z tymi, którzy nas oglądali i robimy małe przemeblowanie na scenie, czyli Państwa, bohaterów, zapraszamy do publiczności, zaraz przedstawimy krzesła, a gospodarzem tej drugiej części będzie Pan Dyrektor Jarosław Cynarwa Muzeum Literackie na Józefa Czechowicza. Zapraszam, Jarosław. Państwo.